11 grudnia 2011 roku odbyła się czwarta eliminacja w skierniewickich rajdach samochodowych o Puchar Prezydenta Miasta. Impreza o nazwie Rajd Zimy z powodu braku śniegu przebiegała w niezbyt zimowej scenerii, ale nie zabrakło jednak trudnych odcinków i śliskich nawierzchni. Odcinki specjalne były wyznaczone w trzech lokalizacjach. Tradycyjnie na terenie energetyki cieplnej, przy zakładzie wodno-kanalizacyjnym w Skierniewicach oraz w okolicach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na terenie byłej jednostki wojskowej. Te malownicze planery z pewnością wpłynęły na frekwencję, ale dla zawodników najważniejszy był stopień trudności tras. W skierniewickim rajdzie tradycyjnie startowały załogi z całej centralnej Polski. Na starcie tej dzisiejszej imprezy pojawiły się 33 załogi. Oczywiście tutaj z terenu całej Polski centralnej też sporo załóg ze Skierniewic. I ile dojechało załóg? W tej chwili nie wiem. Wiem, że kilka załóg odpadło na skutek jakichś takich awarii technicznych, problemów technicznych. Na szczęście, też podkreślam, obyło się bez jakichś takich przykrych przygód typu rozbicie samochodu. No i za chwilę właśnie będzie ta ceremonia, taka uroczysta ceremonia zakończenia naszego czwartego w tym roku rajdu. Uroczysta ceremonia i wręczenie nagród odbyły się w dyskotece Speed Club w podskierniewickich Rowiskach Starych. Klasyfikację ogólną wygrał Michał Nicia, który też wygrał swoją klasę S, czyli klasę najmocniejszą. Natomiast w poszczególnych klasach, czyli w klasie tych aut najmniejszych, wygrał Mirek Janduła z Katarzyną Jandułą, czyli ze swoją żoną, na Fiacie 126P, to jest załoga z Radomia. Drugie miejsce Damian Andrzejewski, to jest zawodnik z Wałkowa na Suzuki Swift. Trzecie miejsce Adam Wymysłowski na Deu Lanos. Ostatecznie więc tabela wyników przedstawia się następująco. Klasa pierwsza do 903 cm3 na miejscu pierwszym Mirosław i Katarzyna Janduła, załoga z Radomia w Fiacie 126P. Na miejscu drugim Adrian Andrzejewski i Mateusz Burzyński, załoga z Bełchowa w Suzuki Swift. Na miejscu trzecim Marcin Sieraga i Michał Rosiński, załoga z Łodzi w Fiacie 126P. Klasa druga do 1400 cm3. Na pierwszej pozycji uplasowali się Damian Andrzejewski i Sławomir Krawczyk w Suzuki Swift, załoga z Bełchowa. Na miejscu drugim Roman Martynka i Adam Sitkowski w Fiacie 126P z Łodzi. Na miejscu trzecim Szymon Nicia i Włodzimierz Głuszek w Oplu Corsie, załoga ze Skierniewic. Klasa trzecia do 1800 cm3, miejsce pierwsze Adam Wymysłowski i Mariusz Zagalski w Deu Lanos, załoga z Łodzi. Miejsce drugie Przemysław Zwoliński i Szymon Klatka w Peugeot 106, załoga ze Skierniewic. Na miejscu trzecim również skierniewiczanie Grzegorz i Sławomir Bartosik w Maździe 323. Klasa S, czyli powyżej 1800 cm3 i z napędem na 4 koła, tutaj górowali skierniewiczanie. Miejsce pierwsze Michał Nicia i Igor Milczarkiewicz w Subaru Impreza, miejsce drugie Piotr Żelisławski i Artur Krzewski w Subaru Impreza. Miejsce trzecie również w Subaru Impreza. Małżeństwo Łukasz i Wioletta Czapnik. Sezon skierniewickich rajdów 2011 jest więc już zamknięty, a jego ukoronowanie będzie doroczny bal rajdowca. A już teraz mogę zaprosić wszystkich uczestników, tych, co zajęli miejsca na podium w całym sezonie i tych, którzy tych miejsc na podium nie zajęli, na wspólne takie nasze uroczyste spotkanie, które nazywamy balem rajdowca. Odbędzie to się prawdopodobnie w styczniu. Dokładne informacje będą na Facebooku Skierniewic. No i oczywiście bardzo serdecznie wszystkich i organizatorów, i zawodników już w tej chwili zapraszam.